Olsztyński Zespół Placówek Edukacyjnych zapewnia swoim uczniom nie tylko edukację, ale również szansę przygotowania do pracy. Działająca przy ZP Szkoła Przysposabiająca do Pracy nr 2 w Olsztynie od kilku lat realizuje tzw. praktyki wspomagane. Są one w pełni dostosowane do możliwości, potrzeb i zainteresowań uczniów. Obecnie prowadzone są w trzech miejscach: w Zakładzie Aktywności Zawodowej, w obiektach gastronomicznych Fundacji Żak Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego oraz w filii nr 5 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie. W tej ostatniej odbywają się praktyki, które pozwalają na poznanie specyfiki pracy na stanowisku pomoc biblioteczna. Mierzą się z prawdziwym zakładem pracy, z takimi rzeczywistymi aktywnościami zawodowymi. Mają w bibliotece kontakt z czytelnikami, czyli też te cała sfera umiejętności społecznych, zachowania, przestrzegania regulaminu pracy, ale również wiele użytecznych rzeczy. W praktykach w bibliotece biorą udział dwie uczennice, Amelia i Ania. Stale czuwa nad nimi nauczyciel w roli trenera pracy. To niezwykle ważna rola, ponieważ zapewnia praktykantkom wsparcie, motywację, a także pomoc, tak by jak najlepiej pomóc im rozwinąć nowe umiejętności oraz relacje społeczne w miejscu pracy. Tak naprawdę to jest ogromne doświadczenie i radość z bycia trenerem pracy, z wspieraniem tych osób, z dodawaniem tym osobom odwagi, motywacji do działania, też dodawaniem tak naprawdę wiary we własne możliwości. Amelia i Ania jako praktykantki w zawodzie pomoc biblioteczna mają jasno sprecyzowane obowiązki. Do ich zadań należy m.in. równanie książek na półkach, włączanie ich w szereg alfabetyczny, porządkowanie, okładanie czy pomoc w tzw. selekcji książek. Oprócz tego uczennice pomagają w tworzeniu dekoracji okolicznościowych, a także mają kontakt z czytelnikami. Dzięki współpracy z biblioteką Ania i Amelia przygotowały również teatrzyk Kamishibai z okazji 550. urodzin Mikołaja Kopernika. Raz w tygodniu przychodzą do nas, są to bardzo miłe spotkania, często siadamy i rozmawiamy nawet przy herbacie o różnych takich sprawach bibliotecznych, tłumaczymy różne rzeczy. Myślę, że ta współpraca jest bardzo miła. Ania i Amelia są bardzo fajne, bardzo bystre dziewczyny, także miło nam je tutaj gościć. Praktyki wspomagane są niezwykle ważne dla wszystkich uczniów Zespołu Placówek Edukacyjnych. To szansa na wymianę doświadczeń, nawiązanie nowych relacji społecznych oraz przede wszystkim na przygotowanie do czynności zawodowych. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv